Witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku naszą Kastylią, później Hiszpanią. Jako że biją mi Osmana, no to na razie stoczymy wojnę z Marokiem i przyjaciółmi, tym bardziej, że mamy tutaj do zdobycia pewien cud świata. Ale najpierw zakony, bo kilka razy powtórzyło się pytanie, dlaczego używam tutaj zakonu Dominikanów, jeżeli mamy bonus, którego i tak nie skorzystam, czyli koszty konwersacji kultury w tym miejscu o 30%. Bo szczerze mówiąc, w ogóle nie patrzę na te bonusy w żadnym wypadku. Jeżeli wprowadzacie w danym obszarze, w całym tym, co tutaj jest teraz podświetlone, zakon, to wszędzie każda jedna prowincja dostanie plus jeden punkt w po prostu produkcję, co zwiększy wasz przychód. I po prostu tylko i wyłącznie dlatego to robię. Jasne, czasem są miejsca, gdzie chcielibyśmy bardziej zdewować punktami militarnymi, ale to dotyczy bardziej już gry pod PvP i wtedy musicie zdecydować, czy w danym state'cie pod kątem trade goodsu, który się tutaj znajduje, chcecie mieć, o na przykład to jest dobry state, gdzie powinienem na PvP bym kliknął raczej za punkty militarne, ponieważ mamy tutaj dużo krów, mamy wino, więc to byłby całkiem niezły state do dewowania militarnego i tutaj robienia manpowera w nim, ale że robię tylko WCK, zresztą chyba podobnie wygląda Lyon, to jest idealny state do robienia manpowera na Hiszpanii, przy czym krowy też są całkiem niezłym źródłem dochodów w late game'ie, więc tutaj można się zawsze zastanowić. Oczywiście mam też do tego poradnik osobny, dotyczący głównie dewowania prowincji, do którego obejrzenia was serdecznie zachęcam, bo tam naprawdę sporo ten temat poświęciłem, gdzie dewować, jak dewować i tak dalej, a tak naprawdę użycie tego zakonu to jest zwykłe dewowanie. Tylko za 50 punktów dyplomatycznych dostajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowincji po jeden punkt dewa. Czyli jak widzicie, spora oszczędność, bo normalnie by mnie jeden punkt kosztował 65 punktów dyplomatycznych, a teraz wydaje 50 punktów dyplomatycznych, żeby dostać 5 punktów dewa dyplomatycznego w prowincjach od produkcji. Napisano mi też w komentarzu, że dlaczego nie trzymam na 10% kraulanców, bo wtedy dostajemy największą ilość pieniędzy za sprzedaż tytułów. A to dlatego, że modyfikator, który zmniejsza nam autonomię, on jest tylko i wyłącznie tutaj na okres pokoju, gdzie go dobrze a na resty patrzę, peace, 1/10. W tym momencie, jeżeli bym zszedł, przykładowo to robię, bo zaraz sobie cofnę save'a, nie chcę tego robić, bo będziemy zaraz toczyli wojnę. Sprzedaję, schodzę i widzicie, że teraz mam 10%, dostaję autonomię, będzie ona nam rosła o 1/10 co miesiąc, ale się nam to tutaj zeruje właśnie z tym, że mamy pokój w danym momencie. Jeżeli zacznę toczyć wojnę, to wyjdziemy na plus i autonomia w prowincjach zacznie mi po prostu lecieć w górę bardzo szybko, a autonomia to jest najgorszy współczynnik dotyczący waszej ekonomii. Im wyższa autonomia, tym gorzej. W ogóle powinniście jak najszybciej ją zbijać, o czym też cały czas zapominam. Nie wiem czemu, nie potrafię się tego nauczyć w ogóle, żeby robić już to machinalnie, odruchowo, nieważne. I dlatego jeżeli planujecie toczyć wojny, nie schodzi się poniżej 20% kraulansów i ja też tego nie zrobię, właśnie wczytam save'a, żeby powrócić do właściwego poziomu. W sumie jeszcze tak uściślając ten temat, to oczywiście możemy dostawać tą autonomię, ona nam urośnie do paru tam punktów, potem oczywiście możemy to zawsze to zbijać co te 10 czy 20 lat, już też nie pamiętam, tym guzikiem, no ale czy to jest warte tych dodatkowych, nie wiem, 300 golda tak naprawdę? Moim zdaniem to nie. Ogólnie zadawajcie mi pytania w komentarzach pod filmami. To jest od tego seria, żebym wam właśnie takie rzeczy tłumaczył na odcinkach. Myślę, że te dwa pytania były dość ważne do wyjaśnienia, więc po prostu wytłumaczyłem wam to już tak bezpośrednio, dlaczego ani inaczej robię. Dużo rzeczy robię machinalnie, no siłą rzeczy muszę to robić, bo już po prostu za długo gram w tą grę, żeby wszystko wszystkim tłumaczyć, bo niektóre rzeczy dla mnie są totalnie oczywiste. No i tutaj ciężki wybór. Prestiż czy... wezmę sobie stabilność tym razem. Mamy dużo prestiżu. Atakujemy Maroko, ale ta wojna będzie tak łatwa, że w sumie to tylko pokażę wam już jej wynik. A, nie wiem czy zauważyliście, ale już zacząłem anektować Bizancjum, ponieważ będzie jeszcze tylko jedna wojna z Osmanem o te tutaj terytoria, więc w międzyczasie niech sobie to urośnie. O, Mameluk bije Osmana. No, w sumie nawet dobrze. Od Tlemcenu biorę tylko pieniądze, wojenne reparacje, no i może spalę im też stolicę znowu. No, tylko znowu muszę coś im dobrać. No i bierzemy te dwie prowincje, żeby dalsze misje przepchnąć, pieniądze, wojenne reparacje oraz spalimy im stolicę. Na kolejną wojnę przygotuję tutaj klejmy, bo chyba ich z misji nie dostajemy, jeżeli dobrze pamiętam, i zabierzemy wtedy, no mam nadzieję, że całe wybrzeże, żeby mi przestali piracić, przynajmniej oni, a my się niedługo weźmiemy za Tlemcen, Tunis. Jeżeli idzie o nasze idee, to w pierwszej kolejności je będę rozwijał
powodując zacofanie się w technologii. Okej, wolniej innowatywność mi się zrobi, ale będę wydawał mniej punktów na wprowadzenie technologii. Na PvE nie ma to aż tak dużego znaczenia, na PvP ma cholernie duże znaczenie, więc też tak to zrobię. Co nie zmienia faktu, że po wprowadzeniu tych dwóch pierwszych idei raczej już będę leciał cały czas na Ahead of Time bonusach, żeby właśnie innowatywność się mi nabijało, bo obecnie jest to dwa razy szybsze, no i bardziej opłacalne, ale power cost zawsze na propsie. Atakujemy Osmana, on ma obecnie wojnę z Mamelukiem, dlatego nie będę atakował o te kory, które tutaj są z Karamanu, no bo realnie Mameluk szybko je zajmie. Zaatakujemy tym razem o terytoria bułgarskie i przy okazji dostajemy też coś tam, tak, oczywiście nie ten kraj chcemy atakować. Pójdziemy na Reconquest Belik, zaznaczamy terytorium bułgarskie i właśnie je będę chciał odbić w pierwszej kolejności, no i oczywiście stolicę musimy zająć, bo inaczej tutaj zaraz będzie bardzo wesoło. Oh my god, Austrio, witam cię! Tylko czy Austria, czy my to mamy z misji, czy my nie mamy tego z misji? Bo nie ukrywam, że teraz claim tron i Austria zdobycia. Chociaż nie ukrywam, fajnie byłoby też, żeby mieli Węgry na unii personalnej. Tak jak mówiłem, kontynuujemy naszą rekonkwistę i w sumie dostaliśmy kolejne claimy. O, to nawet nie muszę robić claimów. Będziemy mieli na wybrzeże, plus teraz jeszcze Tlemcen zaatakujemy i dostajemy te prowincje za jakiś czas. XD, jestem papieżem, wyjebiście! Kiedyś bym się jeszcze bardziej cieszył, bo bym mógł tutaj używać pewnego guziczka, żeby spowalniać Reform Desire. No obecnie to nie działa, więc to jest tak mało przydatne. No ale zawsze możemy swoją bullę wybrać, zwłaszcza będzie to ważne... O, tutaj, po 1600 roku, gdzie będziemy mogli kontynuować krucjaty i mieć mniejszą agresywną ekspansję dzięki temu. A teraz to w sumie pójdziemy w to raczej. No i bierzemy całe Bałkany praktycznie, no oprócz jednej prowincji, tutaj Grecji dla nas. No ale weźmy to może następnym razem, już bez wykorzystania Reconquest Cassius Belli Bizantyjskiego, po prostu zabierzemy to. 1000 golda wpada nam od Osmana, na pewno go mocno osłabiliśmy już w tym momencie i na bank nie będzie stanowić dla nas żadnego zagrożenia. A ta Austria mnie kusi w tym momencie bardzo. Za zdobyczny hajs bierzemy, rozwijamy centrum handlu w naszej stolicy do trzeciego poziomu. To powoduje, że możemy teraz tutaj dużo budynków postawić i na pewno stawiamy ten do manpowera, bardzo nam się to przyda. No i cały trade note możemy teraz spokojnie devolvować jeszcze bardziej. Już tu w zasadzie jest tylko jedna prowincja tego warta. No chyba, że chcemy tutaj robić manpowera w tych prowincjach. Pieniążki. Nie wiem, czy pokazywałem, że w każdym trade node też, odkąd ulepszyłem go na drugi poziom, podpalałem... O, nie w każdym jednak. Local trade power, to jest super ważne, żebyśmy tutaj mieli to poodpalane. Zwłaszcza jak ulepszymy na drugi poziom i postawiliśmy już wcześniej te budynki. Przeważnie wcześniej się tego nie opłaca robić, ponieważ aż nam tak to nie zboostuje trade power w prowincji, ale to wszystko zależy od ilości trade powera, jaką mamy tutaj bazowo. I idee dyplomatyczne rozwinąłem na maksa, administracyjne również pcham do przodu. Wyjebiście, Portugalia wzięła Expansion oraz Exploration Ideas. Niech nam robi te kolonie, potem ją zdobędziemy na Unię Personalną. Tutaj z tieru czwartego dużo jest dobrych reform rządowych. Ja obecnie wezmę kleru, bo dostajemy administracyjną politykę. Wiem, że będę potrzebował jednej darmowej, ale tutaj też bardzo dobre jest leader cost zmniejszony minus 10%. Zawsze 5 punktów militarnych zostanie wam w kieszeni, bo advisor cost już nie jest aż takie ok. Zacznę już też rozbudować sobie Alhambrę, co prawda mi zależy tylko i wyłącznie na trzeciotierowym bonusie, no ale musi to lecieć, tak czy siak, no bo nie będę wydawał manpowera, żeby przyspieszyć ten proces. Możliwe, że dopiero zrobię właśnie to na drugim i trzecim poziomie, że będę to przyspieszał za pieniądze albo manpower. A, bo tutaj jest jeszcze taki dziwny bug, że to po pewnym czasie znika i nie możecie tego przyspieszać, nie wiem czemu. Tak, słusznie zauważyliście, że cały czas zapominałem oddać cel Karamanowi. Idiota. Pieniądze teraz zbieram, bo w sumie potrzebuję 8 poziomu technologii, żeby dostać Card House. Card House będzie zmniejszał nam Province Governing Cost o 25%, no a właśnie go przekraczam, więc będę musiał jakoś go zmniejszyć. I stawiamy, gdzie się da, budynki do Governingu. W zasadzie każda jedna prowincja powinna u was posiadać ten budynek właśnie, a potem to nawet i State House. Przynajmniej jeżeli mówimy o skorowanych prowincjach, bo na terytoriach czy na Trade Company regionach, tam wystarczy i wyłącznie pierwszy poziom Card House'u. Padnijcie też na Anebę,
Po PDX Konie jest masa obniżek na gry Paradoksu z kodem Lukas 3% zniżki, linki jak zwykle w opisie. No i widzicie, niedowiarki, nie zdążyłem nawet wam pokazać, że zmarł RKZM, weszła na tron Paulina. No i mamy event iberyjski, w którym możemy uczynić Aragon naszą właśnie unią personalną, no albo nie. No ale kto by tego nie wybrał? Ja tam chcę Aragon mieć na unii personalnej. Tym bardziej, że dzięki temu Nevara została przez niego inheritowana i nie muszę się tym martwić. Hehe, lol. W teorii mógłbym też zdobyć już Portugalię, ale nie chcę tego robić. Portugalia niech najpierw sobie potworzy po prostu kolonie. Ewentualnie muszę zaanektować moich wasali i wtedy to zrobię, bo na razie trochę przeginam z tym. 3 punkty to już jest duża strata i tutaj bardzo źle robię. Bierzemy misję na Nevarę. Dodatkowo dostaliśmy tutaj zamek. W sumie to Aragon dostał. Atakuję Anglię, bo zobaczyłem, że wreszcie Austria nie odpowie tutaj na wezwanie. Więc to będzie moja wojna o tą niestety prowincję, więc Urgola nie zdobędę. Moim realnym celem jest Calais tutaj. Mam nadzieję, że tutaj nie weźmie jej sobie Francja, ani Burgundia zaraz nie zaatakuje i nie odbierze tych prowincji. Od Francji, gdzie mój Royal Mariusz? A, no przecież władczyni nam się zmieniła. Tutaj jeszcze taka podpowiedź do nadganiania technologii. W momencie, kiedy jesteście aż tak zacofani jak ja, no to nie klikajcie na bieżąco tej technologii, nie opłaca się to. Skapujcie sobie tutaj te 999 punktów i wprowadźcie 3 technologie naraz, no bo jak podzielicie 999 przez 279, no to wam wyjdzie, że wprowadzicie te 3 technologie. Fernando 444. No to narodził się Simonal, kolejny mój wspierający, który się zgłosił. Okej, bierzemy i lecimy dalej z koksem. Paulina jest grzeszniczką. Oj, coś wiem o tym. Więcej punktów innowacyjnych. Ktoś tu topi angielską flotę galerami na otwartym morzu. Co prawda oni mają tutaj heavy dużo. Albo już poszły te heavy na, no bo tu 4 były. Nie, jeden heavy był. No ale tak czy siak, miło jest zobaczyć zatopioną angielską flotę. Kolonializm. No ciekawe gdzie. Podejrzane. Podejrzane. A ja tymczasem robię coś naprawdę głupiego. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. W sumie nie powinno się udać, ale od dwojga złego mógłbym wziąć port od Desmondu i tutaj dostarczyć całą moją armię. Może to nawet nie taki głupi pomysł. Daj mi tutaj zacumować. Hiszpańska armia w Irlandii. Robi carpe siege'a. Piękny widok. Francja skończyła wojnę i dosłownie nic nie wzięła. Ciekawe. No nic, my lecimy zdobyć w takim razie Lowbord. Wezwę Burgundię do wojny, bo już tutaj ten teren okupuję. Za fejwory, bo czemuż by nie. Moją flotę dajemy tutaj. Możliwe, że zaraz całą armię będę w stanie przeprowadzić przez Irlandię do Anglii. Wjebiście, lecimy. Ja nie wiem, gdzie te boty mają mózg, naprawdę. No w sumie go nie mają. Ech, narodził się Maksymilian. Trudno. Kiedyś, wiem, że mamy misję na Unii Personalną nad Austrią, więc kiedyś to przyjdzie na to czas. Nie, i tak bardziej na Francji zależy. Na to nie mamy jednak misji, jak teraz sprawdzałem. W zasadzie myślałem, że pokażę wam tą wojnę również na przyspieszeniu, ale w zasadzie nie ma co w niej pokazywać. Całe wojsko angielskie jest na kontynencie, więc nic mi nie robi na tej wyspie. W skrócie, desantowałem się tędy na Irlandię, bez problemu przeszedłem na drugą stronę, no i teraz lecę na stolicę. Celem tej wojny będzie zabranie Calais, Sussex oraz War Reparation. O, nie to kliknąłem. War Reparation i maksymalnej ilości pieniędzy, ile się da. I następnie będziemy farmili Anglię na pieniądze, aż do wprowadzenia anglikanizmu na ich terytoriach. Znaczy, to nie jest powiązane, ale mam nadzieję, że wprowadzą anglikanizm. No i wyjebiście, wszystko biorę, a może jeszcze sobie pozwolę na spalenie stolicy. Anglia ma swoje własne problemy, a tych prowincji nie chce brać, bo to zawsze kości niezgody jest z Francją. Za zdobyczne pieniądze, no to domyślacie się, że buduje dużo budynków do gaveringu. No i w sumie mamy dzięki temu lekki zapas, możemy dalej podbijać, tym bardziej, że no zaraz Bizancjum zostanie przyłączone, Bułgaria też już jest anektowana. No i co? Czyżby wojna wreszcie o Karaman? Ech, jeszcze nie. No to wojna o Syrię! Tu specjalnie wziąłem tą prowincję, żeby móc zaatakować któreś z tych państewek, które są w Holy Roman Empire. Mamy mega słabego cesarza i to jest okazja do rozwiązania Holy Roman Empire. W zasadzie chcę to zrobić tylko po to, żeby Austria mogła tutaj blobować bez większego problemu, a my niestety będziemy musieli ten region tak czy siak podbić w przyszłości. Mamy 1505 rok, więc niestety event burgundzki dla mnie już nie zajdzie. Może wy mieliście więcej szczęścia. For fucking sake, zaszedł event burgundzki. Tylko że cesarz dołączył Burgundię do Imperium. To jest naprawdę wielki pech. No więc na razie zrywam mariaż z
Austrią, nie kosztuje mnie to żadnych punktów stabilności i tak dalej, nic oprócz relacji, które zresztą i tak zaraz zacznę poprawiać. Nie chcę z nimi sojuszu, bo to będzie, bo planuję z nimi wojnę w przyszłości, więc to nie ma najmniejszego sensu. Mamy też wspólną dynastię, więc też to nie ma najmniejszego sensu. Polska ustanowiła mnie na rywala, szkoda. Bizancjum od razu po anektowaniu dołączam do Trade Company, ale rzeczywiście muszę jeszcze zdobyć Regusę, jeżeli planuję zbierać handel w Genui, za jakiś czas przynajmniej. Zaczynam poprawianie relacji z elektorami w Holy Roman Empire, nie dlatego, że chcę zostać cesarzem, to ta gra nie będzie pod cesarstwo, wybaczcie, ale totalnie mi się nie chce. Cesarstwo jest upierdliwe, że tak powiem, ale zauważyłem, że obecny cesarz ma sojusz tylko z dwoma elektorami, więc cała reszta będzie musiała być moimi sojusznikami podczas wojny o Chre. O, żeby móc zbudować ten monument, to muszę mieć kulturę akceptowalną. No to nie jest głupie, bo musi albo kultura, albo musimy być poganami. No to jednak odpinamy to od Trade Company, cały region Morei. Atakujemy Maroko o Fez i inne tutaj popierdółki. Mam gdzieś te sojusze, są w ogóle nieważne, a w sumie to nawet mogą mi dać szansę dostania się tutaj. To nie byłoby takie głupie mieć tutaj całą Afrykę dla siebie, jest mega bogata Afryka w surowce i niedoceniana przez ludzi. Protestant Reformation, w sumie zaczynam też już budowę manufaktur, głównie w tych prowincjach, no na razie krowy. W ogóle nie będę budował manufaktur w grain oraz wine, nie jest mi to potrzebne, ale krowy będą. Będziemy ich dużo hodowali. Marokańska armia jest po prostu przez nas anihilowana. No, jako czwarte rozwinięcie dostaliśmy bonusowego kolonistę. No, taką tam politykę sobie ustanowimy, to tam co woli. Ja robię ten szybki przyrost, Global Settler Increase. I będę tego głównie używał tutaj do pchania się przez Afrykę. Raczej w Ameryki się wbijać nie będę. No, wbijałbym się, gdybym szedł w kolonizację, ale że nie idę, to zostają te tereny Portugalii.